Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Pozwólcie ukochać się Bogu przedstawia audiobook, który zatytułowałam Ręką Bożą zawalczmy o naszych kapłanów. Do tego audiobooku zainspirował mnie ksiądz Michał Chaciński, o którym powiem później. Proszę teraz o wspólną modlitwę, aby to, co chcę powiedzieć, było tym, co Bóg chce, abym powiedziała. Prośmy Ducha Świętego o dobre poznanie. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam zdolności i ochoty, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zacznę najpierw od przedstawienia tej ilustracji do tego audiobooku. Ksiądz Józef Niżnik, który jest w Strachocinie kustoszem tego sanktuarium, napisał książkę Święty Andrzej Bobola. Do niego też przychodził Andrzej Bobola w objawieniach, prosząc, aby tutaj było sanktuarium w Strachocinie, aby modlono się do niego, przez niego do Boga, aby on był tu w Strachocinie uczczony. Święty Andrzej Bobola prosił, aby mianowano go czwartym patronem Polski. Nie, mamy już patronów takich jak Stanisław ze Szczepanowa, biskup męczennik, święty Wojciech, apostoł pogan, Prus i naszego kraju też, święty Stanisław Kostka, a także święty Andrzej Bobola został mianowany patronem Polski. Na te trudne czasy. On dobrze wiedział, co się zbliża i dlatego chciał razem z nami walczyć o dobro naszego kraju, Kościoła i całego świata. Dlatego tutaj razem z nim chcę prosić Boga o pomoc. Jest oblicze Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego, które bardzo ukochałam i które bardzo mocno przemawia do serca każdego człowieka. Są owieczki, które przedstawiają nas wiernych. Wiernych nauce Chrystusa. Pośrodku ilustracji mamy obraz tonącego Piotra i Pana Jezusa. I od tego zacznę. Kochani, człowiek może być bardzo, bardzo blisko Pana Boga. Tuż przy Nim. Tak jak święty Piotr, który na słowo Jezusa kroczył po wodzie, ale kiedy go ogarnął strach, zaczął tonąć. I wtedy zawołał: Jezusie, ratuj! Panie, ratuj mnie! A Jezus wystarczyło, że wyciągnął rękę i wyciągnął Piotra z topieli. Uratował go. Swego ucznia, swego apostoła. I ten obrazek jest chyba najważniejszy w całej tej ilustracji. Zobaczcie, co strach czyni z ludźmi, ze wszystkimi, bez wyjątku. Przecież Piotr był tak blisko Jezusa, tuż przy Nim, że tylko wystarczyło wyciągnąć rękę, żeby dotknąć Jezusa. Ale przestraszył się. Przestraszył się burzy. I co? Zaczął iść na dno. Ta scena jest dana nam na nasze czasy. Musimy zwrócić się do samego Jezusa, aby bronił swoich. Bronił swoich kapłanów. I tu ksiądz Michał Chaciński
rzuca piękne hasło i sposób do obrony naszych kapłanów. Zawalczmy ręką Bożą o naszych kapłanów, zamawiając msze święte w intencji świętych, mądrych i odważnych, nawet powiedziałabym bardziej mężnych kapłanów, aby jak najwięcej osób podjęło to wezwanie i zaczęło w kościołach swoich parafialnych zamawiać msze. W tej właśnie intencji o świętych, mądrych, odważnych, mężnych kapłanów. Bo nie wystarczy być blisko, bardzo blisko Jezusa. Strach może uczynić nas bezwolnymi. Możemy zacząć tonąć. Nikt chyba jak kapłan nie jest blisko Chrystusa. On go trzyma w swoich rękach. Moi drodzy, byłam dziś u komunii i kapłan podał mi Jezusa. Ale zamiast tego słodkiego smaku ciała Chrystusowego poczułam zapach środka dezynfekującego i bez mała od razu kapłan, który trzyma Chrystusa w swoich rękach, przyjmuje go, a potem po nim dezynfekuje swoje ręce. Omdlało moje serce. Będę teraz nie pierwsza przystępować do komunii, a ostatnia, żeby czuć słodki zapach serca Jezusowego. Nie można, nie można tak robić. Chrystus sam przecież jest tym największym uzdrowicielem. Jego dotykają ręce kapłana, a on dezynfekuje je, żeby podać komunię ludowi. To nie tak. Więc i to z myślą o naszym dobru. Przecież Jezus uzdrawia, a nie jakiś środek dezynfekujący czy maska. Serce boli, kochani. Kochani, wiem, że nie każdego stać będzie na zamówienie mszy świętej, bo nie każdemu finanse pozwolą na to. Ale każdy z nas może ofiarować każdą mszę świętą, swoje w niej uczestnictwo i przyjętą komunię świętą w intencji właśnie tych świętych, mądrych i odważnych, mężnych kapłanów. Odwaga to chyba trochę za mało. Uważam, że potrzebne będzie dla naszych kapłanów męstwo, bo wkroczyliśmy w całkiem nowy rozdział historii świata, Kościoła, naszej ojczyzny. Przyjdą jeszcze większe uciski niż teraz i większe jeszcze ogłupianie wszystkich ludzi. Kochani, słucham ojca Palanowskiego i widzę mądrość Bożą przemawiającą przez jego usta. On jasno widzi to, co się dzieje w dzisiejszym kościele. To wszystko przewidział też święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, mówiąc, że jego pisma zostaną odnalezione pod koniec czasów. Za jakieś 200 lat faktycznie te pisma jego przeleżały w kufrze. I on pisze o tych czasach ostatecznych. I pisze o tym, że Maryja musi uformować swoje wojsko, swoich świętych, którzy będą walczyć w jej imieniu z siłami zła. Pisze tak. Powiedziałem, że tak będzie zwłaszcza przy końcu świata i to niebawem,
gdyż Najwyższy wraz ze swoją świętą Matką muszą ukształtować sobie wielkich świętych, którzy tak przewyższą świętością wielu innych świętych, jak cedry Libanu przewyższają krzewy, jak to zostało objawione pewnej świętej duszy, której życie opisał pan de Renty. Kim jednak będą owi słudzy, niewolnicy i dzieci Maryi? Będą ogniem gorejącym, sługami pańskimi, którzy wszędzie rozniecać będą ogień Bożej miłości. Będą ostrymi strzałami w ręku potężnej Maryi, przeszywającymi jej nieprzyjaciół. Będą dziećmi Lewiego, które, oczyszczone ogniem wielkich udręk, przylgną do Boga. W sercu nieść będą złoto miłości, w umyśle kadzidło modlitwy, a w ciele mirrę umartwienia i wszędzie będą miłą wonią Jezusa Chrystusa dla ubogich i maluczkich, a wonią śmierci dla wielkich, bogatych i pysznych tego świata. Będą obłokami grzmiącymi i pędzącymi po niebie pod najmniejszym tchnieniem Ducha Świętego, które do niczego się nie przywiązując, niczemu się nie dziwiąc, niczym nie kłopocząc, będą rozlewały deszcz Słowa Bożego i życia wiecznego. Będą ciskać gromy na grzech, grzmieć na świat, uderzać w diabła i jego popleczników i będą przebijać na wylot, na życie lub na śmierć obosiecznym mieczem Słowa Bożego tych wszystkich, do których zostaną posłani przez Najwyższego. Będą to prawdziwi apostołowie czasów ostatecznych, którym Pan zastępów da słowo i moc, aby czynili cuda i odnosili wspaniałe zwycięstwa nad jego nieprzyjaciółmi. Spoczywać będą bez złota i srebra i co więcej, bez opieki pośród innych kapłanów duchownych i uczonych. A jednak będą mieli posrebrzane skrzydła gołębicy, aby z czystą intencją chwały Bożej i zbawienia dusz iść tam, gdzie ich wezwie Duch Święty, a w miejscach głoszenia słowa zostawią po sobie tylko złoto miłości, będącej wypełnieniem całego prawa. Wiemy wreszcie, że będą to prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa, postępujący śladami Jego ubóstwa, pokory, pogardy dla świata i miłości, ucząc wąskiej drogi Bożej w czystej prawdzie, według świętej Ewangelii, a nie według zasad świata, nie kłopocząc się ani nie licząc z nikim, nie oszczędzając, nie słuchając i nie lękając się żadnego śmiertelnika, choćby był najpotężniejszy. W ustach będą mieli miecz obosieczny Słowa Bożego, na ramionach będą nieść zakrwawiony sztandar krzyża, a w prawej ręce krucyfiks, w lewej różaniec, na sercu święte imiona Jezusa i Maryi, a w całym swoim postępowaniu skromność i umartwienie Jezusa Chrystusa. Oto wielcy ludzie, którzy przyjdą, lecz których uczyni Maryja na rozkaz Najwyższego, by rozciągnęli Jego panowanie na władztwo bezbożników, bałwochwalców i muzułmanów. Ale kiedy i jak to nastąpi? Jeden Bóg to wie. Naszą rzeczą jest milczeć, modlić się, wzdychać i czekać. Kochani, Bóg Ojciec w słowach skierowanych do nas przez świętą
Katarzynę ze Sieny mówi, że zastrzega sobie sąd nad swymi kapłanami. Więc on niech sam swoją ręką zawalczy o swoich kapłanów właśnie w tych mszach świętych, które my zamówimy lub ofiarujemy w intencji tych świętych, mądrych i mężnych kapłanów. Proszę was, abyście włączyli się w tę modlitwę mszy świętej, w liturgię mszy świętej, ofiarowując każdą mszę świętą w ich intencji, bo potrzeba nam Bożych kapłanów. I tutaj jeszcze przypominają mi się słowa samego Jezusa. Ja jestem krzewem winnym, a wy moje latorośle. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Panie Jezu, we mszy świętej przychodzisz Ty, sam żywy i prawdziwy, przez ręce kapłana przychodzisz do naszych serc. Ty sam, przez moc Eucharystii walcz o swoich kapłanów, których wybierasz spośród ludzi, spośród różnego rodzaju ludzi, i dobrych, i złych. Módlmy się, aby było jak najwięcej tych dobrych, świętych, mądrych i mężnych kapłanów. Święty Andrzeju Bobolo, wraz z patronami Polski, ze świętym Stanisławem, biskupem męczennikiem, ze świętym Wojciechem, ze świętym Stanisławem Kostką, ze wszystkimi świętymi polskimi, módl się razem z nami o dobrych, świętych kapłanów, mądrych kapłanów. Włącz się do tej modlitwy za naszą ojczyznę, za Kościół Święty i za cały świat. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.